Święto Chrystusa Króla, 30 października, Cypel, wyspy, na której jest Saint-Chapelle, który była cierniowa korona i 22 innych relikwii męki pańskiej, złożone do skarbca Notre Dame, która spłonęła tuż przed otworzeniem pieczęci zaraza, pandemia. Jest to cypel tej wysepki sekwańskiej. Tu, na wyspie, na końcu przychodzi pierwotny południk zerowy Louvre, łączący Louvre z Saint-Sulpice. Pierwszy jakby wyznaczony, potem został to skorygowane na Greenwich. Tu, w tym miejscu, na wysepce spłonął ostatni formalny mistrz zakonu świętej świątyni i ubogich rycerzy Chrystusa. Od tempel, gdzie stacjonowali, czyli templariusze. Zostali oni aresztowani w piątek 13 w swojej twierdzy tempel, a następnie tu nastąpił proces i spalenie. Zostało rzucone przekleństwo na króla, o czym możemy poczytać m.in. w Królowie Przeklęci Maurice'a Druona. Ostatni król przed Republiką, Ludwik XVI, nie poświęcił Francji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i na pobliskim placu de Concorde został ścięty. Potem jego małżonka Maria Antonina i pochowani na cmentarzu świętej Marii Magdaleny. Obecnie stoi tam kaplica pokuty. Dziś święto Chrystusa Króla. Po poświęceniu Francji Najświętszym Sercom Jezusa Maryi odmówimy modlitwę zdjęcia przekleństwa. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Króluj nam Chryste.